Jan Paweł II. Teologia ciała. Wybór bezżenności dla Królestwa Niebieskiego. Nel rispondere alle domande dei farisei sul matrimonio e la sua indissolubilità. Odpowiadając na pytanie faryzeuszów na temat małżeństwa i jego nierozerwalności, Chrystus odwołał się do początku, to znaczy do pierwotnego ustanowienia Stwórcy. Ponieważ rozmówcy powoływali się na prawo Mojżesza, które przewidywało możliwość tak zwanego listu rozwodowego, Chrystus odpowiedział: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. Kiedy zakończyła się rozmowa z faryzeuszami, uczniowie Chrystusa zwrócili się do Niego w następujących słowach: jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz On im odpowiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 19, wersety od 10 do 12. Le parole di Cristo alludono indubbiamente ad una cosciente, volontaria rinuncia al matrimonio. Słowa Chrystusa niewątpliwie świadczą o świadomym i dobrowolnym wyrzeczeniu się małżeństwa. Wyrzeczenie takie możliwe jest tylko wówczas, gdy zakłada autentyczną świadomość wartości. Tej wartości, której podstawę stanowi cała owa oblubieńcza dyspozycja męskości i kobiecości zrealizowana w małżeństwie. Aby był w pełni świadom tego, co wybiera, człowiek musi być w pełni świadom również i tego, z czego rezygnuje. Chrystus z pewnością żąda zatem dojrzałego wyboru. Cały sposób, w jaki wezwanie do bezżenności dla Królestwa Niebieskiego zostało wypowiedziane, wskazuje na to ponad wszelką wątpliwość. Non basta una rinuncia pienamente consapevole al suddetto valore. Alla luce delle parole di Cristo. Ale nie koniec na w pełni świadomym wyrzeczeniu odnośnych wartości. W świetle słów Chrystusa, a także w świetle całej autentycznej tradycji chrześcijańskiej, można wnioskować, iż wyrzeczenie to jest zarazem szczególną formą afirmacji tej wartości, której człowiek bezżenny wedle rady Ewangelii konsekwentnie się wyrzeka. Może to brzmieć jak paradoks. Wiadomo jednak, iż podobny paradoks w wielu miejscach towarzyszy wypowiedziom Ewangelii, i to często tym najwięcej mówiącym, najgłębiej sięgającym wypowiedziom. Przyjmując taki sens wezwania do bezżenności dla Królestwa Niebieskiego, wnioskujemy prawidłowo, twierdząc, iż realizacja tego wezwania służy również, i to służy w szczególny sposób, potwierdzeniu oblubieńczego sensu ciała ludzkiego w jego męskości i kobiecości. Wyrzeczenie się małżeństwa dla Królestwa Bożego uwydatnia zarazem ten sens w całej jego wewnętrznej prawdzie, w całym osobowym pięknie. Można powiedzieć, iż poniekąd nieodzowne jest takie wyrzeczenie ze strony poszczególnych osób, mężczyzn czy kobiet, ażeby ten sam oblubieńczy sens ciała łatwiej mógł być rozpoznawalny w całym etosie życia ludzkiego, a nade wszystko w etosie życia małżeńskiego i rodzinnego. Così dunque, sebbene la continenza per il regno dei cieli, la verginità, il celibato. Tak więc bezżenność dla Królestwa Niebieskiego, dziewictwo, celibat, chociaż skierowuje życie osób, które dobrowolnie bezżenność taką wybierają, poza zwyczajne drogi życia małżeńskiego i rodzinnego, nie jest bez znaczenia dla tego życia, dla jego stylu, dla jego wartości, dla jego ewangelicznego autentyzmu. Nie zapominajmy, że ostatecznym kluczem do zrozumienia sakramentalności małżeństwa jest oblubieńcza miłość Chrystusa do Kościoła,
Chrystusa, syna dziewicy, który był dziewiczy w najdoskonalszym tego słowa znaczeniu, bezżenny dla Królestwa Niebieskiego. Do tej sprawy wypadnie nam jeszcze powrócić w innym miejscu. Alla fine di questa riflessione rimane ancora un problema concreto. In che modo nell'uomo. Pozostaje u kresu tych rozważań jeden jeszcze problem konkretny. W jaki sposób w człowieku, któremu jest dane wezwanie do bezrzędności dla Królestwa, kształtuje się owa bezrzędność właśnie na gruncie świadomości, oblubieńczego sensu ciała w jego męskości lub kobiecości? Co więcej, jako owoc tej świadomości, w jaki sposób się kształtuje, czy może raczej przekształca? Jest to pytanie tak samo ważne z punktu widzenia teologii ciała, jak i z punktu widzenia rozwoju ludzkiej osobowości, rozwoju o charakterze personalistycznym i charyzmatycznym zarazem. Gdybyśmy chcieli na nie odpowiedzieć w całej pełni, w wymiarze wszystkich konkretnych aspektów i wszystkich konkretnych problemów, jakie w nim się zawierają, trzeba by podjąć odrębne studium na temat stosunku małżeństwo-dziewictwo, małżeństwo-celibat. To jednakże przekraczałoby ramy niniejszych rozważań. Rimanendo nell'ambito delle parole di Cristo secondo Matteo, occorre concludere le nostre riflessioni con l'affermare ciò che segue. Pozostając na gruncie słów Chrystusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 19, wersety 11 i 12, należy zakończyć niniejsze rozważanie, stwierdzając, co następuje. Po pierwsze, jeśli bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego oznacza ponad wszelką wątpliwość wyrzeczenie, to wyrzeczenie to jest równocześnie afirmacją. Jest afirmacją płynącą z odkrycia daru, czyli zarazem z odkrycia nowej perspektywy osobowego spełnienia siebie poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Odkrycie takie pozostaje wtedy w głębokiej wewnętrznej harmonii z całym poczuciem oblubieńczego sensu ciała, związanym od początku z męskością lub kobiecością człowieka jako osobowego podmiotu. Po drugie zaś, chociaż bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego utożsamia się z konsekwentnym wyrzeczeniem się małżeństwa, które w życiu mężczyzny i kobiety daje początek własnej rodzinie, w bezrzędności takiej nie można żadną miarą widzieć negacji istotnej wartości małżeństwa. Wręcz przeciwnie, pośrednio służy ona uwydatnieniu tego, co w powołaniu małżeńskim jest odwieczne i najgłębiej osobowe, co w wymiarach doczesności odpowiada godności daru osobowego, związanego z oblubieńczym znaczeniem ciała w jego męskości czy kobiecości. W ten sposób Chrystusowe wezwanie do bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, słusznie skojarzone z odwołaniem się do przyszłego zmartwychwstania, posiada nie tylko kapitalne znaczenie dla etosu oraz duchowości chrześcijańskiej, ale również dla antropologii i całej teologii ciała, jaką odkrywamy u jej podstaw. Przypomnijmy, że odwołując się do zmartwychwstania ciała w świecie przyszłym, Chrystus, wedle zapisu trzech synoptyków, Mateusza, Marka i Łukasza, powiedział: gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Słowa te, uprzednio już przeanalizowane, wchodzą w całokształt naszych rozważań z teologii ciała i pomagają w jej budowie.